Polsce. Niebezpieczne ideologie wkraczają do polskich szkół. Rząd nie pozwoli na propagowanie ideologii gender i LGBT w szkołach, zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szkoła powinna być placówką edukacyjną, dzięki której młodzi ludzie poznają świat. Powinna być miejscem, w którym zdobędą kompetencje, które ułatwią im przejść przez życie. Dzieci powinny być tam wychowywane w wartościach. Jednak coraz częściej w szkołach dochodzi do demoralizacji. Na uczniów czyhają zagrożenia ideologiczne, takie jak na przykład lewicowe ideologie gender i LGBT. Problem polega na tym, że one są ideologiami, wobec tego dają zafałszowany obraz rzeczywistości, a fałsz w bezpośredniej konfrontacji przegrywa z prawdą. Wobec tego próbuje się to wprowadzać metodami nacisku, metodami administracyjnymi i to jest problem. Jeśli nie będzie ustawy, jeśli nie będzie prawa chroniącego wolność uniwersytetów, uniwersytet bez wolności przestaje być uniwersytetem, a wobec tego, jeśli na uniwersytecie nie będzie wolności rozumianej w ten sposób, że każdy wypowiada swoje poglądy, uzasadnia je i bierze za te poglądy odpowiedzialność, to wtedy taka walka z ideologią jest niemożliwa, a w tej chwili działa to niestety tak, że środowiska lewicowe wywołują różnego rodzaju naciski, żeby ta wolność została ograniczona i to jest główny problem, nie należy na to pozwolić. To nie można walczyć z tym. Nie, ja powiedziałem coś innego. Powiedziałem, że gdyby była możliwa rywalizacja uczciwa, no to wtedy kłamstwo się nie obroni, bo kłamstwo ma krótkie nogi. No to teraz może posłużyć się nieuczciwą rywalizacją. No przepraszam, przyjmujemy zasadę, że cel uświęca środki. Czym się wtedy różnimy od drugiej strony? My nie możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić, choćby dlatego, że prawda o człowieku nie pozwala nam na pewne zachowania. Nie możemy niemoralnymi środkami dążyć do moralnych celów. I to jest też pewien problem, no bo my się tym przejmujemy, druga strona niekoniecznie. Podkreśla doktor habilitowany Robert Ptaszek. Dzieciom próbuje się wmówić, że zmiana płci czy homoseksualizm są czymś naturalnym. Zapewnia się ich także, że nie ma różnic pomiędzy wychowaniem przez rodziców jedno- czy dwupłciowych. Siłuje zniszczyć spokój w naszych dzieciach i zasiać wątpliwość co do tego, jakiej są płci bądź orientacji seksualnej. To jest działanie, które ma spowodować, że dziecko zacznie się interesować nie nauką, nie trendami wychowawczymi, które przecież są jasne i oczywiste i wynikające z prawa oświatowego, ale czymś, co ma zaburzyć ich harmonię w rozwoju, w dorastaniu. Mówiła małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Lewicowe organizacje usiłują wprowadzić do polskich szkół tak zwaną edukację seksualną. Tymczasem dzieci w tak młodym wieku powinny uczyć się tego, jak ważna jest tradycyjna rodzina oraz odpowiedzialne rodzicielstwo. Edukacja seksualna skupia się zaś na promocji tak zwanej aborcji i zmianie płci na życzenie czy też LGBT. Dodatkowo nie jest adekwatna do etapów rozwojowych dziecka. Lewicowi aktywiści chcą bowiem rozpoczynać ją już w przedszkolu. Jest to mówione poprzez hasła, które oszukują dzieci, tak? Bo mówi się, że dąży się do wolności człowieka, do wyzwolenia ze wszystkich więzów. Zapowiada się, że jeżeli dziecko będzie eksperymentować z własną płcią chociażby, to będzie szczęśliwe. Edukacja seksualna jest zagrożeniem szczególnie dla małych dzieci. Nie są one do końca utwierdzone w swoich wartościach i łatwo nimi manipulować. Dlatego dzieci trzeba chronić przed takimi zagrożeniami. Stąd propozycja polskiego rządu, aby znowelizować prawo oświatowe. Spotkało się to z oburzeniem opozycji. Pojawiły się głosy, że rząd chce poprzez kuratorów przejąć kontrolę nad szkołami. Krytykujecie ustawę, która ma chronić prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. To rodzice będą wyrażać zgodę na wejście organizacji pozarządowej, a kurator będzie musiał otrzymać wcześniej treść, jaka będzie przekazywana w szkole po to, żeby ustrzec wszystkich przed demoralizacją. Mówił minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Na zachodzie rodzice nie mają prawa do odmowy uczestnictwa swojego dziecka w takich zajęciach. Nowe prawo pozwoli rodzicom decydować o swoich dzieciach. Ma także zabronić organizacjom promującym niebezpieczne ideologie wejścia do szkół. Bardzo ważne będą także zapisy o wolności na uczelniach wyższych. Coraz częściej dochodzi bowiem do wykluczenia z debaty akademickiej chociażby katolickich wartości.